Okej. Dla tych, którzy są na streamie i dla tych, którzy są na YouTubie w nagraniu na nagraniu. Witam wszystkich na które to mamy już czwartej edycji serii Retroterapia, gdzie gramy sobie w gry z Neo Geo. Cóż, wytłumaczyłem już wiele razy, dlaczego Neo Geo, ale nie jest to World of Warcraft, czy StarCraft, czy inne kochane przeze mnie gry. Gdyż teraz tylko mój internet i sprzęt, no internet, pozwala tylko na streamowanie tego typu gier, więc przy okazji to też są moje ukochane gry. Więc myślę, że będziemy się świetnie bawić. Dobra. Mam moją ulubienicę. I zaczynamy. Przyznam, że to nie jest moja ulubiona część, bo tutaj poszli w coś strasznie dziwnego, co nie do końca mi pasuje, przyznam. Jeśli widzicie, czy ze Steam działa, no to napiszcie, bo jednak mój internet jest bardzo, bardzo zaskakujący, albo nawet nie zaskakujący w tej swojej szybkości. Jak widzicie, stylistyka jest inna. Te nasi bohaterowie są inni, bronie są inni, całe podejście do tej gry jest inne. Jakby ktoś, nie wiem, kupił tą markę... O, spieszyłem. Jakby ktoś kupił tą markę, jakieś zupełnie inne studio i po prostu postanowiło, a zrobimy coś jeszcze lepszego niż było i wyszło coś naprawdę niespójnego i dziwnego. Jak sama seria jest do tej pory, zawsze była dość niespójna, to tym razem zdecydowanie przesadzili. Okej. Okay. Na pewno podejrzenia, że Life nie działa. Takie malutkie podejrzenia. I znowu spieprzyłem. Tam do licha. A, trudno. Będzie okej. Okay. Dlaczego osoby, które są na YouTubie, jak i osoby, które są na Steamie, bardzo proszę o dalsze powiadomienie. Czy z Steamem wszystko jest okej, czy z jakością audio wszystko okej, czy z moją jakością wszystko okej. Ja wszystko jest w fazie testów, mój internet, mój komputer, wszystko jest mocno niestworzone pod Steamy. Więc, no cóż. Cześć Valkyrie, miło ci widzieć. Bezi, wiesz, że sama śmietanka się zebrała. Cudownie. O, mamy naszych ulubieńców z pierwszej części i drugiej. Jest sobie X. A, zobaczyłem się na czat i ten... I zginąłem oczywiście. Nie traktuj tego jako kalafiorek, że to z twojej winy. Po prostu mój skill jest zawsze gówniany. Ale tak jak witam cię na nagraniu na YouTubie i jednocześnie witam cię na streamie. Wiecie, że będziemy się fajnie bawić w tej kolejnym cyklu naszej retroterapii. O nie. Ta część widzę, że jest troszkę lepiej zoptymalizowana, jeśli chodzi o emulację, bo jak na razie nie było jakichś specjalnych zwiech. Wszystko chodzi stabilnie, wszystko chodzi ładnie. Bawimy się, jest radość. No. No, nie ma granatów. Ale mam Rocket Launcher. Okej. Siu. Co, będzie pierwszy boss? Będzie pierwszy boss? Będzie pierwszy boss? O tak. Drużyna A nadatuje, szukając zemsty. Widzicie to? Ach. Co, nie ma dźwięku z gry? Nie ma dźwięku w grze? Co się dzieje, Bezi? Wytłumacz. Bo ja się zaczynam tu niepokoić. Łobuzie, trolu jeden wstrętny. Widzicie, ta część jest znacznie łatwiejsza, mi się wydaje. Jak na razie. Co wy mówicie, że nie ma dźwięku z gry? Czekajcie. Coś z tym zaraz zrobię. W sensie, że w ogóle nie ma. Wiem, co się mogło stać. A! Wiem, co się stało. Czekajcie sekundę. Okej. Okay. No. Teraz powinno być wszystko bezbłędnie. Cześć. Co ja zrobiłem?
What have I done? A nie. Nie zajebiście. Okej. Okay. Oczywiście czat zgubiłem, jak to ja. No, powinno być już wszystko okej. Okay. Okej. Wszystko? Bo ja okazało się, że OBS miał jakąś chyba aktualizację i zresetowało ustawienia karty dźwiękowej w OBS-ie i niestety musiało gdzieś zapodziać grę. Ponieważ jak pan sobie... O! Pornopiski zawsze są spoko. Tylko szkoda, że tym razem nie jest blondynką. Jakoś tak w czerwonych włosach mi robiona postać. To jest takie meh, panie. Panie, wydziwianie. Totalne. Okej. Okay. A wy macie jakieś doświadczenia jak wystrzeliłem Metal Sluga? Grajcie w poprzednie części, grajcie w tą część. Macie jakieś zażalenia? Ta część jest waszą ulubioną, nieulubioną? Jakie są wasze przemyślenia na ten temat? Ta muzyka też zupełnie nie w tej stylistyce. To jest jakaś... Coś tu nie pykło. Bardzo chcieli. Bardzo próbowali coś tu zrobić innowacyjnego, ale to zwyczajnie... Nie siedzi, no. Nie siedzi nic a nic. Chyba w lepszej części tak jest. W sumie jedynka, druga zajebista, trójka już jest przewalona. Zbyt ciężka, zbyt hardkorowa. Ale mimo wszystko zabije fajne. I osoby, które są na YouTubie, które tutaj przyszły, co sądzicie o tej serii? Oczywiście zawsze piszcie. Czy ja umarłem? Zawsze piszcie, co o niej sądzicie, czy się opłaca, czy chcecie w ogóle to oglądać, czy nie chcecie tego oglądać. Bo jakby nie patrzeć, to ja nie robię tego dla siebie, bo jednak to jest materiał na YouTube, robię to jest dla was, żeby trzymać z wami kontakt. Moja mała krokietowa społeczności. O, babam. A, siłka, o! Przepraszam bardzo, ale zew sportowych świrów nie jest nigdy rzeczą negatywną. I cóż, życzę ci miłego ćwiczenia, dobrej pompy. Żeby nie zabrakło ci białka dzisiejszego dnia i żeby był progres. Tego ci życzę, mój widz. Okej. Widzisz, widać moi widzowie dbają o siebie, dbają o swoje zdrowie, chcą mieć ciało Boga. Jednak przepraszam bardzo, ale ciało Boga nie wybiera ciało Boga. Czeka. Więc nie ma opierdzielania się. Trzeba działać. Wow, wow. Panie, co pan? Pan mnie tutaj tłucze. A zacina coś? Wszystko jest ładnie? Wszystko działa? Wszystko jest okej? Okay. Co wy na... Co wy... Jak wy to utrzymacie? Aha, jeszcze jedna informacja dla widzów, którzy są na YouTubie. Tradycyjnie przypomnę wam to, że jeśli jesteście oburzeni tym, że nie wiedzieliście nic na temat live'a, to osobiście zapraszam was do ściągania aplikacji Twitch Now oraz obserwowania moich grup oraz fanpage'y na Facebooku, gdyż dzięki temu będziecie wiedzieć aktywnie i na bieżąco o tym, czy realizuję w tym momencie jakieś nagranie streamowe. Czy jest to nagranie na żywo? Więc jeśli oczywiście interesuje was tego typu seria, interesują was moje live'y, to zapraszam was do obserwowania tych subportali społecznościowych, jak to do ściągnięcia aplikacji Twitch Now, jeśli używacie przeglądarki Chrome. Bam, 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 bam! Na razie to jest dość proste. No. Jezus. Uff. Ej, czemu oni nie zabijają? Oczywiście dziwnie jestem, że nie zostałem zamordowany, co w tej grze jest dość dziwne. Czy to jest jakaś halka? Wy to widzicie? Czy się mieszają jakieś poziomy w ogóle z dupy, jakiś z tym zamek, czołgi? Co jest do ciężkich no. Co jest do cholery? A cóż. Bam, 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 bam! Oczywiście, jakby ktoś pierwszy raz dotarł do mojej serii, był moim nowym widzem, nowym subskrybentem na Twitchu, to informuję was, że cel oraz wizja tej serii jest pewnie przygotowana na moich stałych widzów, bo też na przybywających, którzy akurat nie lubią moich montaży dość mocno pociętych, kilkominutowych, wycinanie najfajniejszych momentów z gier, tylko wolą siedzieć
Wolą siedzieć sobie i słuchać mnie godzinami i tak dalej, nie ma za bardzo okazji, bo cosplayów za bardzo nie robię. Więc mam taką małą serię live'ową, która nie odciąża mojego internetu jakoś specjalnie. Daje dużo przyjemności, mogę się wygadać, mogę z wami pogadać. Więc to jest głównie jakby z myślą takich widzów, którzy nie za bardzo lubią moje montaże, a bardziej wolą słuchać mnie niż oglądać, więc to jest jakby wyciągnięcie ręki w ich stronę. Trzeba pamiętać, że moich widzów jeszcze pamiętam jak za czasów Let's Play'a i mogą akurat nie akceptować tego typu kontentu. A ja tak bardzo chciałbym, żeby stali razem z nami i się razem bawili w tych internetach. No, win, panie! Okej. Woody gdzie? Woody jest w piekle, tam gdzie jego miejsce, drogi Morysu. Woody to jest po prostu szatan, jak ten grę po stronie sierpie. To gra jest tak trudna, gra jest stworzona przez diabła samego. Nie, po prostu nie wiem co za masochista ten. Ura. Przyznam szczerze, że wolałem jak na moich streamach pisałeś sobie radośnie, że jestem gówniakiem, niż pisałeś się na tym dupie słonia, która leży gdzieś tam jako góra. I pisał o jakichś kubkach, dupkach i rowkach. Pisałeś... O. Tak? O, i to jest rada. Czekaj chwilę. Okej. Okay. Wiesz co, siebie za bardzo nie mogę podgłośnić, bo coś OBS... Nie wiem, nie lubi mojego mikrofonu albo coś. O. Więc... Nie jestem w stanie dojść z nim do porozumienia, żeby mnie było normalnie słuchać. Ścina mi jakoś progi w tym mikrofonie, nie wiem co chodzi. I teraz, czy jest już okej, drogi buraku? On tu sobie rośnie, nie tak? Ja to sobie rosnę tylko. Tak, zapomniane serie z kwadratowej gry. No! Panie! Teraz jest okej, burak? Aha, no wiesz co, może tak być. Pokombinuję z tym, bo jeszcze się tym pobawię. Teraz jest okej, czy jest gorzej, czy jest lepiej? A, nie wiem. To jest w sumie kultowa gra pod automaty Neo Geo, która kiedyś gościła w wszystkich mrocznych salonach z automatami, gdzie DS-y zabierały żetony małym dzieciom. I to jest jego czwarta część, która została chyba wykonana przez zupełnie nie tych twórców, co część pierwsza, druga i trzecia jest jedną bardziej z moich znienawidzonych części. I przyznam, że gdybyś ci się bardzo nudziło, to online można pograć wszystkie części, bo to naprawdę fajna gierka. Jeszcze trzy części i seria X są naprawdę super. No spoko, ja sobie to obczaję, co tam się dzieje. Naprawdę ja streamuję pierwszy raz od lat i... Staram się dojść do porozumienia, cholera. Nie wiem, co tu się odpierdziela. Bo. No. No. Brakuje te składy zupełnie, brakuje jakiegoś stylu. Tej części. Po pierwsze, trzy części miały tam podzielone bardzo na etapy. Etapy o zombie, etapy o jakiejś tam zimie, etapy takie. Europa, bla bla bla. Jednak to miało sens. To jest jakiś kolaż taki bezsensowny. Ja, że ci, którzy przejęli jakby tę markę, czy próbowali piętnować tą markę, zupełnie nie mieli pomysłu na to, co z tym zrobić. Co będzie na streamach? Wiesz co? Ja skończę Metasluga, chciałem zagrać w też bardzo fajną grę, to jest moją ulubioną, która przyszedł miliard razy. To się nazywa Dino and Cadillac, jakoś tak. I to jest, tą grę po prostu muszę przejść, ona jest zajebista, świetna, naprawdę warto. Tylko już jest bardzo długa, więc pewno będę robił w częściach. Się zaczyna, ale przyznam, hardkorowo. Ale w końcu bardziej tematycznie. Później wejdą w jakiś laser, nie wiadomo co... Czy troszkę inaczej. Ale kolesie są tak chamsko przekolorowani. To jest po prostu biały mundur i cieplenie. Jakoś w Photoshopie po prostu im pokombinował przy tych... Przy saturacji po prostu. Nie wiem, nie hejtuję tej gry, ale naprawdę... Zero stylu. I sobie części powinieneś do przodu, a nie do tyłu. Kiedy stream z Wiedźmina?
nigdy. Znasz, że jeśli by miała być już pierwsza część, to byłaby to najdłuższa streamowa seria w historii. Ale nie, widzimy, no. Nie za bardzo. Mówi się, że ja mam internet, który się nie nadaje kompletnie do streamowania. Ja teraz mam na bitrate 600 kilobajtów na sekundę, czy kilobitów. I niestety ledwo jestem w stanie streamować Metal Sluga, wersją pikselową, a co dopiero coś lepszego. Naprawdę, streamowałby lepsze gry, ale tu. Napraw sprawę z tym karate. Aha, masz rację. Tak. Muszę to zrobić, tylko jak ci mówię, OBS nie czyta tej gry, a strasznie szkoda, bo jest świetna, zajebista. No kurde, nie wiem, co mi tutaj czyta, muszę pokombinować coś. Może spróbuję na wersji 32-bitowej OBS-a. Coś wymyślę. Albo jeszcze nie kombinowałem opcji, żeby wykrywało po oknach konkretnie, a nie jako grę. Więc może. Bez. O. I ten burak. To by było bardzo, wiesz, takie mocno hipsterskie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ile będziecie mi dokładać do ciężkich cholery, to gówno. No. A, wyłaź! Wyłaź, kobieto! Wyłaź, jest. Tak, słuchowisko. Zrobić sobie pyta powiedzi, kurczę, w tym. Na live'ie. Ła! Świetnie. Tak, stylo, wiesz. Jak wąż ma, tak, nad romantycznym ruczajem, to ja będę mieć, wiesz, nad seksownym mnikowym, czy coś w tym stylu. No, chyba. No, słowisko już chyba połowałem, ale... Ale już. To się wymyśli. Zobaczymy na razie, czy ludzie będą chcieli oglądać te moje streamy. Bo sam na siebie, wiecie, nie będę tego robił. Co jest tą muzyką? Nie kompozytora? To wygląda naprawdę jak wzięte z jakiegoś SoundClouda. Bam, 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 bam. Gdzie to wskakuj? Nie daj się zabić. Wiem, że jesteś przefarbowaną blondynką. Ej, da rady. A co do słuchawiska? Przyznam, że gdybym miał lepszy troszkę internet, to zrobię słuchawisko w stylu łowimy w WoWie ryby i siedzimy i gadamy o pierdołach. By było całkiem spoko, czy ja oberwałem? No, świetnie, znam bez niczego. No, kobieto! Wyłaś, Jezus! A, coś mi się zapłytało te wisze. Jeps, jeps, jeps! Jeps, 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 jeps! No. Okej. Cholera, zapomniałem nastawić czas. Musiałem, jeśli ta gra przekroczy mi 45 minut, to chciałem to robić na części. Ale myślę, że to już, że tak się nie stanie. O tak, rybki są świetne na pogadankę. W sumie najlepiej się gada przy rybach, jakby nie patrzeć. Ale cóż, o, musiałbym sobie kupić abonament, albo po prostu zobaczyć, mieć troszkę lepszy internet. Czy ja teraz umrę znowu? Coś tu słyszę. Zapłaciłem mu za klawisze? Aha, bo tak słuchać te, słuchać klawisze. No ta pojemnościówka mocno łapie. Zaplątały mu się klawisze, o to ci chodzi. Ej, cichajte, Wiedźminie, cichajte. Naprawdę? Ci ludzie wzięli po prostu czołg z części chyba drugiej i po prostu dali mu jakąś pedalską piłę? Chłopie, co to jest, no? Jest jakaś hańba. Patrzcie, nawet po prostu nie męczyli się, żeby go zmienić. Po prostu zmienili saturację. Tak, i dodali jakiś kolor na brązowy. Wszystko to za gówno. Że na fortepianie gra. No klawisze, muzycy. Tylko by te klawisze naciskały czarne z banda zboczeńców. Au. A, brzmi mnie. Okej. Przydałby się dziadek z karabinem, bo co mam go z pistoletu ciulać cały czas? Ciep. O nie, emulatorze. Ty zwalniasz. Za dużo obiektów na ekranie. Aj. Ha, ha, ha.
Ha, 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 ha. No i świetnie. Patrzcie co za w ogóle byśmy się. Stajemy sobie na jakimś korytarzu. Koleś sobie po prostu w nas strzela piłą. I koniec. Patrzcie nawet na z pierwszej części po prostu wzięli jego ucieczkę. No panie, no. Co to jest? Co to za słabizna? Jestem niezadowolony. To mocno. Najfajniejsza jest coś. Nie wiem, która to była część. Z laserami. Nie, ale to chyba nie była ta. Była taki fajny motyw w jednej z tych części nowych Metal Sluga. Gdzie były laserowe małpy i tak dalej. I się działo oczywiście coś hardkorowego i dziwnego. Ale tamto też było zupełnie odejście od stylistyki. Świetnie. Czy wracał tutaj zombie? Ja mam motyw wielbłąda z drugiej części. Co?